Bonjour tout le monde, je vous présente Renault Koleos w wersji Initiale Paris, czyli najbardziej bogata się w tej chwili skonfigurować, największego SUV-a od francuskiego producenta. Samochód, który się sprawdzi głównie w galerii handlowej, głównie w mieście, natomiast dzięki napędowi na cztery koła oraz prześwitowi wynoszącemu 210 mm, auto się sprawdzi na jakichś wydmach, lasach, czy tam jakichś górskich terenach bez problemu. Zobaczymy podczas testu. Samochód jest to wersja przed faceliftingiem, natomiast tutaj pokażemy Wam kilka zmian, które były po faceliftingu, takich jak przednie lampy. One się po faceliftingu zmieniły, a w naszej wersji jest to Renault Pure Vision w wersji po lifcie. Od podstawy są właśnie lampy LED-owe. Przedni grill, wiele elementów chromowanych, charakterystyczny dla wersji Initiale. Schodzimy niżej i widzimy wiele wstawek chromowanych, czynniki parkowania oraz dokładki stylistyczne, charakterystyczne właśnie dla SUV-ów. A co pod maską? Tu po faceliftingu nie ma zmiany, bo jest taki sam silnik właśnie dwulitrowy diesla o mocy 190 koni mechanicznych, połączony z przekładem automatyczną bezstopniową X-Tronic oraz napędem na 4 koła, więc to powinno spokojnie sobie poradzić w takich delikatnych piaskach. Patrzymy z boku, felgi 19 cali, również wzorem, charakterystyczny dla wersji Initiale, napis Initiale na drzwiach, a także to, co jest bardzo ważne w tego typu samochodzie, no dokładki stylistyczne, ale to, że są właśnie zakryte progi wewnętrzne, dzięki czemu sobie nie ubrudzimy nogawek w naszym ubrudzonym Koleosie. Z elementów stylistycznych, troszkę chromów, relingi, a także panoramiczne okno dachowe. Zobaczmy jeszcze tył. No i patrząc z tyłu widzimy po prostu wielkiego SUV-a. To nie jest tajemnica, jest to bliźniak technologiczny do samochodu Nissan X-Trail. Widzimy tylne lampy, które są charakterystyczne dla wszystkich nowych modeli Renault. Lampy LED-owe i właśnie tutaj różnica po faceliftingu. Tam są dynamiczne kierunkowskazy, a tu są normalne kierunkowskazy żarówkowe. LED się niemalże łączy w centralnym miejscu klapy i jest również napis Koleos. Patrzymy dalej, napis 4WD oraz schodząc jeszcze niżej, znowu wstawki chromowane, takie końcówki udające delikatnie układ wydechowy, centralne przyciągielne oraz kolejne dokładki stylistyczne, charakterystyczne właśnie dla crossoverów i SUV-ów. Zajrzyjmy jeszcze do bagażnika. Jego dokładna pojemność to 498 litrów, bądź składając tylną kanapę z poziomu bagażnika, powiększamy sobie tą przestrzeń do ponad 1700 litrów. Widzimy bardzo fajne wykończenie miękkie po bokach, na podłodze. Podłoga nam skrywa kolejny schowek, a pod tym schowkiem subwoofer od systemu Bose. Mamy również dwie kieszenie po bokach, gniazdko 12V, a także haczyki do mocowania zakupów. Duży bagażnik dla dużej rodziny. No i co? Zapraszam Was do wnętrza. No i miejsce najważniejsze, czyli fotel kierowcy. A fotele w wersji Initiale jest to coś niesamowitego. Są oczywiście skórzane, wentylowane, ogrzewane, regulowane elektrycznie, włącznie z podparciem UD. Oraz fotel posiada masaż, co jest bardzo wygodne w dłuższą trasę. Również komfortowe zagłówki z możliwością ustawienia ich pod każdą francuską i europejską głowę. Przed kierowcą zegary wirtualne, które znamy właśnie z innych modeli Renault, czytelne, w zupełności pasują do naszej wersji. Również kierownica z emblematem Initiale Paris, multifunkcyjna, tempomat, a także komputer pokładowy. Sama kierownica oczywiście jest skórzana, z takim fajnym pikowaniem po bokach. Trochę brakuje mi head-up display, natomiast możemy sobie go dokonfigurować. Deska rozdzielcza jest wykończona z miękkich materiałów, również z taką tutaj nicią przeszywającą daszek, a także deskę rozdzielczą. Sama deska miękka, a w centralnym miejscu nagłośnienie Bose. W centralnym miejscu stacja multimedialna, ona się delikatnie zmienia po faceliftingu, natomiast obsługuje Apple CarPlay oraz Android Auto. Z tego poziomu również nawigacja, sterowanie komputerem pokładowym, asystentami, a także multimediami. Poniżej panel od obsługi klimatronika, ogrzewanych foteli, a także system parkowania automatycznego. W konsoli centralnej również wielka półka na smartfon, gniazdka USB, gniazdko 12V oraz AUX, również przekładnia zmiany biegów oraz potężny podłokietnik ze schowanym schowkiem i czteroma właściwie w tej wersji cup holderami, to co bardzo ważne, cup holdery są również klimatyzowane. Spore kieszenie w drzwiach, a także zwróćmy uwagę na boczne drzwi. Miękkie wykończenie na górze, po boku, a także bardzo przyjemna skórka z dużym uginaniem się pod palcem. To jest bardzo fajny element nadający nam tutaj po prostu elegancji i komfortu w naszej wersji. I miękkie wykończenie bocznych drzwi. Pierdoła, natomiast bardzo ważna pierdoła przy stukaniu we wnętrzu jakichś tam butelek i innych Waszych drobiazgów. Zobaczmy jeszcze tylną kanapę. Tu powinno być bardzo komfortowo. I tak też jest. Spójrzcie pod kątem miejsca, czy na stopy, na kolana oraz nad głową, mimo pompona i dachu panoramicznego, spokojnie się mieszczę. Same fotele mają bardzo ciekawą fakturę właśnie dla wersji Initiale. Oczywiście skóra to jest prawdziwą krowią skórą i bardzo fajny podokietnik
z cup holderami, a także przełącznikami podwójnymi do ogrzewania tylnej kanapy. Co z tym się oczywiście jeszcze bardzo podatki, smaczki różne, takie jak dwa nawiewy, dwa gniazda USB, to naprawdę bardzo fajny element, czysto praktyczny, a element stylistyczny to oczywiście napis Initiale Paris oraz bardzo fajne wykończenie bocznych drzwi z miękkim podokietnikiem, a także oświetleniem ambientowym, podobnie jak to jest z przodu. To co? Jedziemy! Jedziemy naszym kolosem. Oczywiście w terenie, który dla tego samochodu jest niestworzony. Natomiast samochód bardzo mnie ciekawie zaskoczył. Stąd też dokładnie jesteśmy na takim delikatnie wymagającym, jakby nie było w tej chwili, terenie nad morzem. Bo samochód naprawdę dzięki temu prześwitowi oraz dzięki mocnemu dieslowi naprawdę sobie bardzo fajnie radzi pod kątem jazdy po terenie. I zobaczcie nawet na szybkę z zewnątrz, jak ten samochód sobie mocno radzi. Czuć to z wielki, ciężki hipopotam, który chce być głównie na jakichś bulwarach, na autostradzie i w mieście. Natomiast naprawdę jestem bardzo mile zdziwiony, jak ten samochód sobie fajnie radzi. Przede wszystkim jest napęd na 4 koła z możliwością zablokowania go. Wówczas trafia 50% napędu na przód i 50% napędu na tył. Dzięki czemu auto naprawdę bardzo fajnie podnosi się z różnych takich nawet delikatnych opresji. Próbowałem go zakopać w piasku, natomiast jakby dajemy mocniej gazu, auto z tego piasku wyjeżdża. Okej, nie topiłem go w błocie, bo po co, bo to jest jednak jakby nie było rodzinny SUV. Natomiast na piaskach, jakichś wykrzeszczach, jazda po lesie, po takim grząskim terenie, bez najmniejszego problemu, naprawdę. Nawet możemy sobie spokojnie dać 4 buty na auto i też sobie samochód w tej chwili dawkuje ten moment obrotowy między przednią a tylną oś, informując nas dokładnie o procentach na wyświetlaczu zegarów cyfrowych. Ogólnie Koloas po faceliftingu zyskał kilka rzeczy, natomiast nasz jest przed faceliftingiem. Po facelifcie są fajniejsze multimedia. Te multimedia są niezłe, obsługują CarPlay, obsługują Android Auto, natomiast niestety zdarza się tak, że tam czasami się zawieszą, czasami tam jakby myślą dużo dłużej niż powinny myśleć. A po faceliftingu jest znacznie lepiej. Zegary po faceliftie są takie same, więc tutaj jakby o tym nie mówimy. Wersja Initiale Paris, czyli bardzo bogata wersja, naprawdę Koloas zaskakuje. Nie ma tego samochodu zbyt dużo na ulicy. Auto naprawdę jest bardzo fajnie wycenione i skonfigurowane pod polskiego klienta. To jest moim zdaniem jego spora zaleta, że samochód naprawdę poniżej 200 tysięcy oferuje Wam naprawdę bardzo dużo przestrzeni, dużo komfortu, a także fajny napęd na 4 koła i oczywiście fajny silnik diesla. W naszej wersji również niesamowicie wygodne fotele. Raz, są ogrzewane, wentylowane, również ogrzewana z przednia kierownica. To może być dla Was spora zaleta, że przełącznik od ogrzewania kierownicy jest tu z boku, kołyskowy przełącznik i jak go już raz włączymy, to ona jest zawsze ciepła. Więc włączamy sobie ją, załóżmy, w listopadzie i wyłączamy w marcu. Wtedy macie kierownicę ciepłą przez pół roku. Fajny bajer oczywiście w tego typu segmencie, jest to już naprawdę must have. Auto w tej wersji jest wyposażone kompletnie, bo tutaj nie brakuje mu naprawdę niczego. No może brakuje mu, załóżmy, trzeciej strefy klimatyzacji na drugi rząd foteli. Ale są nawiewy, są USB, a tylna kanapa naprawdę przy moim wzroście 1,85 m jest po prostu bardzo wygodna. Nie siedzimy taką z nogami do góry, tylko siedzimy tam po prostu bardzo wygodnie w dłuższą trasę bez najmniejszego problemu. I teraz zobaczcie, jest tutaj trochę tak bardzo nierówno, jest dużo wykrzeszczy i słyszymy, jak bardzo nam pracuje nadwozie. Troszkę nam pracuje dach panoramiczny, troszkę nam pracuje ta tylna część samochodu. Ale mimo wszystko auto naprawdę jest bardzo sztywne. I jakby to jest samochód stworzony, żeby jeździć po galeriach handlowych albo po prostu po centrach miast, po miastach w trasę na wakacje, a nie w terenie. A mimo to w terenie naprawdę jestem z tym samochodu, z niego bardzo miło zaskoczony, bo sobie tu radzi bardzo dobrze. I nawet te natarcie czy zejście, nie podają tam producenci dokładnie, ile ono wynosi w stopniach, ale wystarcza, aby pokonywać znaczące jakieś takie góry i doliny, jak w tej chwili góry i doliny, i góry i doliny. Schylając się pod auto, patrzyłem, że nawet osłonięty jest silnik osłoną, więc tutaj naprawdę przygotowali go żabojady, żeby samochód sprawdził się w przeróżnych miejscach. I to jest bardzo uniwersalny samochód. Mówię, Koloasa nie ma wiele na ulicy, natomiast to auto powinno być przez Was częściej rozpatrywane, bo to jest bliźniak do X-Traila, a X-Traila widziałem już więcej. Jest tu przykładnia tak zwana CVT, tam dokładnie Renault ją określa jako po prostu X-Tronic, natomiast jest to skrzynia bezstopniowa. Czy ona pasuje w tym samochodzie? Moim zdaniem pasuje, bo tu jest tak zwana symulacja zmiany biegów, czyli dajmy sobie na przykład na manual i przełączamy plus bądź minus, takie jakby te wirtualne biegi, a jest tych wirtualnych tu biegów dokładnie 7. I wtedy samochód w trasie jest w miarę oszczędny. Pod kątem spalania w mieście pomiędzy 9 a 10,5 litra. Tak mniej więcej pali nam Koloas. Na autostradzie równiutkie 8. Mniej nie chciało nam zejść. Chyba że jechałem tam na przykład do 120, wtedy palił około 7 litrów. Drogi krajowe, międzymiastowe, tam spalanie w okolicach 6,5,
Bez problemu. Colossa przede wszystkim samochód bardzo komfortowy, naprawdę z fajnym zawieszeniem. On nie jest maksymalnie taki jakby pływający, jak chociażby Kodiak na DCC. Samochód jest taki po prostu przewidywalny, ale czujemy, że jest to, tak jak mówiłem, wielki słoń, który oferuje maksymalnie sporą ilość miejsca w środku. Z poziomu kierowcy auto bardzo komfortowe. W trasie co Wam poprawi podróż? Chociażby asystenci. Jest Lane Assist, natomiast Lane Assist działa w ten sposób, że on tylko jakby, no właściwie nic nie robi pod kątem jakby ingerowania w okład kierowniczy. On po prostu wydaje tylko dźwięk z głośników, nic więcej. Oprócz tego również jest system Front Assist, czyli wykrywa odległość samochodu przed Wami i utrzymuje ją przy tempomacie aktywnym. I tak naprawdę tyle. Również jest jeszcze asystent świateł i oczywiście automatyczne wycieraczki. Trochę brakuje mi w Colossie tego, żeby on bardziej sam jeździł po liniach intuicyjnie, na przykład na autostradzie. Na przykład tego u nas nie ma. Niestety tak już jest. Samochód tego segmentu powinien już to mieć. To, co Wam w zimie podróż również uprzyjemni, to chociażby ogrzewana przednia szyba. Szczególnie fajne, jak mieszkacie poza miastem. Są te mroźniejsze, chociażby wieczory i poranki. Wtedy szyba tylko szybko guziczkiem, pyk, zaraz się szybciutko odszrania. W trasie Coloss jest bardzo komfortowy, naprawdę mimo swoich gabarytów jest nieźle wygłuszony. Panoramiczny dach, on tam delikatnie szumi czasami przy szybszej jakby jeździe na autostradzie. Natomiast samochód nasz dokładnie testowany ma w momencie testu najechane 52 tysiące km, więc wierzcie mi, że pod nogami dziennikarzy to jest tyle, co by było w tym samochodzie normalnie około 200 tysięcy km, więc auto naprawdę jest już bardzo mocno testowane, ale nie jest jakby zużyte, więc wszystkie spasowanie deski rozdzielczej, tutaj jakiś tych takich uchwytów ala terenowych, tutaj jakby się nic nie odzywa, nic nie trzeszczy w tym samochodzie. Z bagażnika są jakieś tam różne dźwięki, ale po prostu w bagażniku jest ten sprzęt, więc jakby on musi tam swoje dźwięki wydawać. Natomiast jakby samo to wnętrze, nadwozie, spasowanie plastików, słupki, drzwi, jak są w terenie spasowane, tu się nic nie odzywa. Naprawdę jakby ta francuska jakość, która była kiedyś takim stereotypem, w tym przypadku naprawdę dużo lepiej. I widzimy po nowym Clio, nowym Renault, nowym Talismanie, a także po Colossie, tym po faceliftingu już, to są naprawdę bardzo fajnie spasowane samochody, które są mocną konkurencją dla czołówki europejskiej. Na asfalcie oczywiście Coloss czuje się najlepiej, bo to samochód jakby nie było stworzony dla wielkich rodzin do pokonywania dłuższych dystansy. I dla kogo Coloss właściwie jest? Jest właśnie takim talizmanem na szczudłach, czyli samochodem, który ma być komfortową, jakby nie było limuzyną, na długie trasy. Wersja Initiale to taka jakby wisienka na torcie w tej chwili koncernu Renault. Samochód, który jest wyposażony kompletnie, posiada w tej chwili wszystko do bardzo komfortowej podróży, a także wiele nowoczesnej technologii na pokładzie Colossa, czy zewnątrz pod kątem wszystkich LEDów, nie LEDów, asystentów tak dalej, czy wewnątrz multimedia, świetne fotele, czy wykończenie samego pojazdu deski rozdzielczej oraz prawdziwa skóra na wszystkich czterech fotelach. Czterech, właściwie to pięciu fotelach, niech będzie. Także samochód naprawdę bardzo kompletny, ale oczywiście, że ma wady. I dokładnie co jest w tym samochodzie, będzie jak zwykle u mnie w opisie pod filmem, a my teraz go szybciutko podsumujmy wady i zalety. Zaczynamy jak zawsze od wad. Pierwszą z nich to brak head-up display. Kolejny, lane assist nie prowadzi się sam po liniach. Brak matrix LED, a także brak auto holdu. Tempomat adaptacyjny działa dopiero od prędkości 50 km na godzinę, więc w mieście jest on bezużyteczny. Oraz multimedia przed faceliftingiem nie są może najlepsze w swojej klasie. Zawieszenie, a także wyposażenie w naszej wersji, fotele i tylna kanapa teraz bardzo duża i wygodna dla dorosłych osób. Blokada 4x4 oraz cena prezentowanej wersji. To, co również mnie zaciekawiło, to chociażby nawiew, który chłodzi Wasze napoje w przednich cup holderach. Także oczywiście samochód ma wady, natomiast jest to bardzo duży samochód, za rozsądne pieniądze uważam. I jak widzieliście, naprawdę to, co mnie zaszokowało najbardziej, radzi sobie w naprawdę średnim, takim średnim plus terenie. Jak się podobało, dajcie oczywiście suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki, pozdrawiam i podzielmy się opiniami, co byście wybrali. Talisman czy Coloss? Skoda Kodiak, Skoda Superb. Co by to było, właśnie limuzyna czy jednak duży, rodzinny SUV? Dzięki, pozdrawiam.